Wybory samorządowe najprawdopodobniej odbędą się wiosną 2024 roku. W czwartek Sejm przegłosował ustawę w sprawie zmiany terminu wyborów. Teraz zajmie się nią Senat. Samorządowcy z województwa śląskiego mają podzielone zdania na ten temat. Wśród zwolenników przełożenia wyborów jest prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Choćby z tego powodu, że wybory parlamentarne to wybory bardzo polityczne i samorządowcy, którzy nie są związani z partiami politycznymi, są na straconej pozycji już na samym początku, ponieważ można również współfinansować wybory parlamentarne z samorządowymi nieoficjalnie, chociażby poprzez promocję billboardową, gazetową czy medialną w inny sposób organizowaną. I takie przesunięcie terminów wyborów i rozdzielenie ich, moim zdaniem, jako samorządowca niezwiązanego z żadną partią polityczną, to bardzo dobry pomysł. Na drugim biegunie jest natomiast prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Wszystkie wybory powinny odbywać się w ustalonych terminach, bo to jest taki podstawowy element demokracji, to oddanie tego głosu i każda takie działanie, co chyba zresztą w przypadku Prawa i Sprawiedliwości w żaden sposób nas nie zaskakuje, jest łamaniem tych zasad demokracji, a zarazem też oszustwem wobec naszych mieszkańców. Po środku stoi natomiast prezydent Katowic Marcin Krupa. Zgadza się z tym, że nałożenie się wyborów parlamentarnych z samorządowymi może doprowadzić do chaosu, ale widzi też wady przesunięcia terminu tych drugich. To jest też trochę taki powrót do tego, co mieliśmy na początku, czyli po roku 89. Wybory zawsze były na wiosnę, te samorządowe, i dopiero później po zmianie ustawy, bodajże w 98 roku, zmieniono na jesienny termin. Więc jest to trochę powrót do przeszłości, ale patrząc z punktu widzenia tego, jak wygląda dzisiaj jakby stan samorządów i stan gospodarki, no każde takie wydłużanie nie jest zbyt dobre z punktu widzenia wyborczego. Według ustawy prezydentów, burmistrzów czy radnych mielibyśmy wybierać 7 albo 14 kwietnia 2024 roku, czyli ponad pół roku później niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów.